Dzisiaj chciałbym mówić, jakoś tak zostałem poruszony i dotknięty słowem z listu do Filipian jakiś czas temu. I tak sobie zatytułowałem dzisiejsze zwiastowanie: jak się radować i mieć pokój Boży, gdy nie wszystko idzie dobrze. Mamy tak różne sytuacje w naszym życiu, a wezwanie, które apostoł Paweł kieruje do Kościoła, jest dla mnie naprawdę ogromnym wezwaniem. No bo jak tu się nie zastanowić, czy on nie wymaga czegoś zupełnie nierealnego, kiedy mówi: zawsze się radujcie. Zawsze się radujcie. A jak innym razem pisze: za wszystko albo we wszystkim dziękujcie. I wiecie, jak to wygląda w naszym życiu z tą radością i z tym wdzięcznością i z tym dziękowaniem. I we wszystkim, i za wszystko, nie zawsze to jest takie oczywiste i takie prawdziwe. Dlatego będę czytał z listu do Filipian, z 4 rozdziału, od 1 do 9 wiersza. Wiecie, ci, którzy znają Pana, czytają Biblię, nie jest to jakiś nowy tekst, ale nie ma dobrze z drugiej strony, że nie ma nowych tekstów, nowych rzeczy. Kanon dawno jest ustalony, Pismo Święte jest natchnione i żeby nikt tam nic nie próbował dodawać, bo i w Starym i Nowym Testamencie jest zabronione cokolwiek dodawać do tych słów albo cokolwiek ujmować z tych słów. I to jest także nasze bezpieczeństwo dla naszej wiary, dla naszego poznawania Boga. Przeto bracia, dodam siostry, moi umiłowani i pożądani, radości i koroną moja, trwajcie w Panu umiłowani. Upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Proszę także i ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi, wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są Księdze Żywota. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Łagodność, w naszych tekstach warszawskich tam jest użyte słowo skromność, ale tam jest słowo łagodność, życzliwość. Wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, dodam siostry, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Drodzy, w tym liście, gdybyśmy tak uważnie przyglądnęli się temu listowi apostoła Pawła, 13 razy wymienione jest słowo radość albo radować się. 9 razy w formie czasownikowej, 4 razy w formie rzeczownikowej. Radujcie się albo raduję się. Wiecie, nie byłoby może w tym nic dziwnego, gdybyśmy nie znali życia Pawła. Nie zobaczyli na jego przeszłość, na to, czego on doświadczał jako Boży sługa, jako Boży posłaniec, Boży apostoł. Kiedy on ten list pisze, on jest w więzieniu. On jest w więzieniu z powodu imienia Jezusa Chrystusa. On pisze tam w tym pierwszym rozdziale, że on jest w pretorium, czyli w jakiejś strażnicy trzymany, w jakimś pomieszczeniu, prawdopodobnie, jak mówią niektórzy, przykuty, przywiązany, nie wiem, do jakiegoś rzymskiego żołnierza. Ma dużo swobody, ale jest w więzieniu. I on z tego więzienia pisze do kościoła i pisze list, w którym 13 razy mówi o radości. Sobie myślę, jak można być tak radosnym i innych zachęcać do radości,
będąc w takiej sytuacji. Ale to jest mało, żebyśmy zrozumieli to, tą wagę tego słowa radujcie się, albo miejcie radość. Musimy zobaczyć jeszcze więcej. Apostoł Paweł pisze ten list właściwie świadomy, że on będzie z tego więzienia zwolniony, czyli to by wskazywało, on pisze tak na przykład w drugim rozdziale, wierszu 24, pokładam zaś ufność w Panu, że i sam wkrótce do was przyjdę. W 25 wierszu pierwszego rozdziału mówi, a to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się w wierze. I radowali się w wierze, w waszym zaufaniu do Boga. To wskazuje dla mnie wyraźnie, że apostoł Paweł jest już jakby na końcu swojego uwięzienia tam w Rzymie. To jest rok między 60 a 62. Czyli on już 2 lata jest przykuty do rzymskiego żołnierza. 2 lata jest ograniczona jego wolność. 2 lata świadczy i mówi ile może i ludzie mogą go odwiedzać. I on głosi Ewangelię i on mówi, cały zamek, całe pretorium mogło usłyszeć Ewangelię Jezusa Chrystusa. Tak więc to nie jest tak, że on coś zakosztował na chwilę, żeby było jeszcze lepiej. To on do tego więzienia w Rzymie trafił z więzienia w Cezarei Nadmorskiej, gdzie już przesiedział wcześniej 2 lata. A jeszcze po drodze, pamiętacie, kiedy płynął statkiem jako więzień do Rzymu, rozbił się okręt. I Bóg darował mu wszystkich marynarzy ich życie. Apostoł Paweł pisze do Kościoła nie jako ktoś, który nie doświadczył, nie doznał jakichś rzeczy, nieprzyjemności, trudności. On pisze o radości, jakby ta radość gdzieś tam w nim jest i tryska, i ten entuzjazm, pomimo tego, co przeżył. Pamiętajcie, to jest rok 62, kiedy tak się ocenia między 60 a 62, kiedy pisze ten list. Jeszcze zostało mu 7 lat życia i później już podczas drugiego uwięzienia będzie ścięty. Podczas panowania Nerona. To już będzie inne więzienie, jeszcze gorsze więzienie. Ale to jest rok 62, a on pisze, czy doświadcza, jak pisze w liście do Koryntian, który został napisany około roku 55, czyli 7 lat wcześniej, on pisze właściwie jakby przyparty przez Kościół, bo zbór, do którego pisze te słowa, odwraca się od niego. Zbór, do którego pisze te słowa, jest niepokojony fałszywymi nauczycielami i ich serca, to jest zdumiewające, ich serca jakby odwracają się od apostoła Pawła, ich duchowego rodzica i zwracają się w innym kierunku, do tych niepokojących, fałszywych nauczycieli. I on pisze, mówi, pisze to jakby w przystępstwie jakiejś głupoty. Nie powinienem tego robić. Nie powinienem o tym pisać. To jest coś, co rozgrywa się między Bogiem i mną. Ale wy zmusiliście, pisze tak do Koryntian 7 lat wcześniej. Wy zmusiliście mnie do tego. To pisze z Efezu. I mówi tak, ku własnej hańbie to mówię. Że w tym byliśmy słabi, bo jeśli ktoś w czymś jest śmiały, mówię to w przystępie głupoty i ja jestem śmiały. Hebrajczykami są, ja także. Izraelitami są? Ja także. Potomkami Abrahama są? Ja także. Sługami Chrystusa są? Jako niespełna rozumu to mówię daleko więcej. Ja więcej pracowałem, częściej byłem w więzieniach. Czyli już wcześniej, oprócz tego co wiemy, że był 2 lata w Cezarei, 2 lata w Rzymie, on mówi, częściej byłem w więzieniach. O czym nam nie mówią relacje biblijne. Nadmiarem byłem chłostany. Często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. Żydzi tacy byli bardzo
żeby przepis zachować i nie wolno było skazańca uderzyć więcej niż 40 razy, to jedno mu darowali, żeby czasami przez pomyłkę o ten jeden nie przekroczyć nakazu pańskiego. 5 razy. Ale nie dość tego. 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany. Czytamy o tym w dziejach. Apostoł Paweł został ukamienowany bodajże w Listrze i kiedy leżał tam, myśleli, że on nie żyje. Biblia tam mówi, jakby Bóg wzbudził go z martwych. 3 razy rozbił się ze mną okręt. My znamy relację tylko z jego podróży do Rzymu. I noc, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudu i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimnie i nagości. Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie troska o wszystkie zbory. Mówi, będę się chlubił słabościami. Jak ten człowiek, który doświadcza takich rzeczy w swojej służbie, oddaniu, poświęceniu, skąd on czerpie radość, do której wzywa innych, wzywa Kościół? Nie jeden sądzę by powiedział, jeżeli tak to wszystko ma wyglądać, to ja dziękuję. Ale kiedy czytam ten list do Filipian, kiedy zostaje mu 7 lat do końca jego biegu, jego duchowej walki, ja w tym liście widzę, że on nie utracił tego wewnętrznego ognia miłości i pasji dla Boga. Że on jest cały czas niesamowicie zaangażowany. On mówi, to nie ma żadnego znaczenia na moją relację z Bogiem. Nic nie jest w stanie mnie zatrzymać w moim biegu, w mojej pasji dla Chrystusa. On tu pisze nie tylko o poganach, którzy sprawiają mu problem. On mówi o fałszywych braciach. On zmagał się w zborach z takimi ludźmi, którzy wnosili różne złe rzeczy do kościoła i musiał reagować na te rzeczy. Ale on zachowuje, pomimo licznych utrapień, prześladowań, ataków na swoje życie, pogodę ducha, szczerą radość w Bogu, Boży pokój i zapał do dalszej pracy, do służby Jezusowi. Wiecie, w wojsku istnieje taka zasada, że żołnierz ma być posłuszny do tego, jak brzmi ostatni rozkaz. Wolno mu zmienić czy miejsce, czy coś zrobić, gdzieś się przesunąć, tylko wtedy, jeżeli zwierzchnik powie, że ma to zrobić. Obowiązuje go zawsze ostatni rozkaz. Jeżeli dowódca mówi, bronimy do ostatniego żołnierza, bronimy tych pozycji, nie wolno mu uciec. I apostoł Paweł, przechodząc przez te wszystkie rzeczy, on ma źródło niesamowitego duchowego zaopatrzenia. On nie jest wypalonym sługą Bożym. On nie jest wypalonym człowiekiem w swoim chodzeniu z Bogiem z powodu trudności, ataków. To o czym on mówi, o czym on pisze. Tam nie znajdziesz męża Bożego, który siedzi, podchodzisz do niego i on jest załamany ręce na swojej głowie i mówi, mam dość. Mam dość, już dość tego. Nie, on takim nie jest. On ciągle zachowuje cudowną, odświeżającą żywotność. To jakby tryska w nim i on to przekazuje dla kościoła Filipii. Ten, który zbawia i wysyła, czyli Jezus. On nas zbawia i On nas posyła. Nie zostawia nigdy nas samych. Nigdy nas nie opuszcza w naszym chrześcijańskim życiu. Jest, jak mówi Pan Jezus, kiedy tuż przed swoim odejściem, a ja jestem z wami aż do skończenia świata. Ja jestem z wami. Drodzy, tak więc Bóg daje nie
nieustannie dowody i zapewnienia o swojej wierności. I Paweł nauczył się w swoim życiu i służbie całkowicie polegać na Bogu i Jego mocy. I właśnie jeszcze jedna rzecz. Ten zbór Filipii ma szczególną duchową i nie tylko w sferze emocji, duszy, więzi, relacje z apostołem Pawłem. Nie wszystkie zbory to miały. Nie wiem, czy jakiś, no może zbór do Tesaloniczan jeszcze, ale w Tesalonice, ale Filipianie byli szczególnie bliscy i Pawłowi, i byli bliscy. Popatrzcie, on zaczyna ten czwarty rozdział: umiłowani, pożądani, radości i korona albo wieńcu mój. Kiedy rozpoczyna ten list, mówi tak, w czwartym wierszu: zawsze, w każdej modlitwie mojej za was, wszystkich was, z radością się modląc. To nie jest tylko, że on ma relacje, dobre relacje. Oni mają bardzo bliskie relacje, serdeczne relacje. I to jest zbór, o którym Paweł w liście do Koryntian, kiedy jest w Koryncie, mówi, kiedy ja biedowałem, że tak powiem, tak on tam pisze w 11 rozdziale, wy byliście jedynym zborem, który mi pomógł, zatroszczyliście. I teraz tutaj, kiedy jest Filipii końcówka, ja tego nie czytałem, oni znowu myślą o nim, jak wesprzeć apostoła Pawła. I tam jest ta ogromna więź i poczucie odpowiedzialności jednych za drugich, czy apostoła Pawła za nich, a ich za życie i służbę apostoła Pawła. I on w tym liście pisze o tej swojej miłości, o tym swoim zapale. I chociaż Tymoteusz nie wiedział, co ja będę czytał, ale chcę wrócić do tego zacytowanego już wiersza z pierwszego rozdziału, od 21 do 26. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć jest zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga, pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Masz takie pragnienia, tęsknoty za Panem? Chciałbym już być u Niego w domu. Wiecie, jeżeli jest w nas taka gorąca miłość, taka świeża. Ja pamiętam, Boże, kiedyś coś takiego przeżywałem na początku, jak mówię, teraz, ale to powinno być w nas, to oczekiwanie na Pana, chcemy być z Panem. Jest to potrzebne, aby Bóg odnawiał moją, Twoją miłość do Jezusa, do Boga. On mówi, dla mnie tak naprawdę całym sensem wszystkim jest Chrystus, a śmierć jedynie zyskiem, bo będę mógł być z Nim już bezpośrednio. Będę już mógł być z Nim. Ale Paweł jest rozdarty, bo on ma to poczucie odpowiedzialności za swoją służbę i za to, co robi. Ze względu na was, Filipianie, między innymi, lepiej, żebym pozostał. Bo jeszcze wiem, że nie skończyłem mojego dzieła, które mi Pan polecił. Bo jeszcze wiem, że mam coś do zrobienia i to musi być zrobione, zanim odejdę z tej ziemi. Lecz z drugiej strony, mówi tak, ale jedno i drugie nie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele, to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. Tak więc mamy tutaj apostoła Pawła, który pomimo tak licznych, w cudzysłowie, negatywnych doświadczeń i doznań w swoim życiu, nie załamał się. Nie zatrzymał się. Nie powiedział, Panie, dość, ja rezygnuję, odchodzę. Nie, nie, nie. On kontynuuje, jest dalej pełen pasji, pełen zaangażowania. On mówi, tak naprawdę jest takim wzorem uczniostwa. Bo pamiętacie, co Jezus mówił na temat uczniostwa? Kto nie straci życia swojego dla mnie i dla Ewangelii, nie jest mnie godzien.
Kto bardziej miłuje ojca, matkę, bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Ktoś mówi, no jak zaprzeć się, a krzyż to może nie jest to samo, jedno i to samo? Ja myślę, że nie. Bo zaparcie się samego siebie to jest nasze zmaganie się, nasze uniżenie wobec naszego ja. Ale branie krzyża swojego, nie Chrystusa, bo Chrystus poniósł swój krzyż i odkupił nas. Ale to jest mowa o moim krzyżu, twoim krzyżu, który mamy nieść jako uczniowie Jezusa Chrystusa. Ja tak sądzę, tak to rozumiem. Krzyż wiąże się z odrzuceniem, z cierpieniem z powodu mojej, twojej osobistej wiary w Jezusa Chrystusa. Krzyż oznacza, że jesteś pogardzony przez ten świat, odrzucony. Nawet przez najbliższych jesteś odrzucony i jesteś gotów ten krzyż nieść, a nie odwracać się od Chrystusa. Jesteś gotów nieść tak zwaną hańbę Chrystusową. Ze względu na Jego imię jesteś gotów cierpieć wszelkie odrzucenie, zniewagi, ze względu na to, że chcesz podobać się Bogu, że chcesz naśladować Jezusa. To jest uczniostwo. Pamiętam, kiedyś świadczyłem mojemu koledze w szkole, nie wiem, średnia czy zawodowa wtedy to była. I właśnie mu powiedziałem, jeśli chcesz iść za Nim, za Jezus, musisz być gotów stracić wszystko. I to był koniec mojej rozmowy. Ja mówię, Boże, może za szybko coś powiedziałem, za dużo coś powiedziałem. Ale słuchajcie, Ewangelia taka jest. Jeśli chcesz iść za Jezusem, jeśli chcesz naprawdę być chrześcijaninem, jeśli naprawdę chcesz być uczniem Jezusa, powiem Ci, musisz zapłacić cenę. I tą ceną jest całe Twoje i moje życie. Amen. To jest to, co śpiewaliśmy, wszystko Tobie dziś oddaję. Kiedy się nawracasz, jesteś, mówisz, dość. Panie, ja jestem, nic nie, nie jestem w stanie się Tobie podobać w niczym. I oddaję się cały, jaki jestem. A Ty zrób ze mną to, co chcesz. Zbaw mnie, oczyś i przygotuj, abym Ci służył. To na tym polega. Kto stara się zachować życie swoje, mówi Jezus, straci je. A kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Tu nie ma miejsca na coś pośrodku. Tu nie ma miejsca na takie stanie w rozkroku z jednej czy z drugiej strony. Bo prędzej czy później, mówię Ci, uderzysz w ścianę. I to będzie koniec. Albo, albo. Dlatego Eliasz na górze Karmel mówi, zdecydujcie się w końcu, komu chcecie służyć. Jeśli Baal jest Bogiem, idźcie za Nim. Jeśli Bóg jest Bogiem, idźcie za Nim. Ale nie stójcie tak pomiędzy. Zdecydujcie. I ten Paweł wzywa Kościół do radości, do pokoju. Obiecuje, że pokój dla nich. Człowiek, który już tyle wycierpiał. Człowiek, który jest w więzieniu. Człowiek, który wie, on całe swoje życie już oddał Bogu. Właściwie już nic. Nie musi teraz się bać, że coś się stanie. On już jest na to gotowy. On ma radość. On ma pokój. Pomimo tego wszystkiego. Więcej. On z tą radością i tym pokojem chce zarazić, chce zachęcić, zbudować innych, którzy są na wolności, cieszą się rodzinami, cieszą się, wiecie, przyrodą, jadą sobie na piknik, a on kolejny raz jest w więzieniu i on ma radość i on chce dać siłę tym, którzy żyją, może nie tak obciążeni jak on. Pisze do tych wierzących, umiłowanych, serdecznych, przyjacielskich wobec Niego. Jego serce jest z nimi. Mówi do nich tak, prowadźcie swoje życie godne Ewangelii Jezusa Chrystusa. Wierszu 27, niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii.
On ich do tego wzywa. On mówi, zachowajcie pokój i jednomyślność. Drugi rozdział, wiersz drugi i trzeci. Dopełnijcie radości mojej. Bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość. Zgodni, ożywieni jednomyślnością. Nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Mówi, bądźcie podobni do Chrystusa. Pamiętacie ten fragment, że Chrystus, będąc równy Bogu, nie poczytał sobie tego za równość, stał się sługą, uniżył się. Mówi, niech takie usposobienie będzie w was. On ich do tego zachęca. Niech takie posłuszeństwo jak u Chrystusa wobec Ojca będzie w was i pomiędzy wami. I uniżenie, i posłuszeństwo. Dalej mówi do nich, chcę, żebyście byli czyści, bez nagany, kiedy Jezus przyjdzie. W pierwszym rozdziale o tym mówi. Abyście, 10 wiersz, abyście umieli odróżnić to, co słuszne od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści, bez nagany na dzień Chrystusowy. On jest uczniem, on zachowuje pasję, on ma radość pomimo trudności, on ma Boży pokój. I właściwie, drodzy, tak naprawdę Paweł, będąc przywiązany do rzymskiego żołnierza, on wiedział, że jest wolny. Wolny w Chrystusie Jezusie. Amen. On wiedział, że ma wolność, której nie mają ci rzymscy żołnierze, jego oprawcy, że oni są w niewoli grzechu, ciemności, że diabeł wiąże ich życie, a on pomimo tych więzów, on jest wolny. I teraz tak sobie zadałem pytanie, jak to jest możliwe? Kiedy ja, ty, kiedy możemy chodzić w radości i pokoju, tak jak Paweł, tak jak Paweł. I ta końcówka wydaje mi się, ona mnie tak uderzyła, wydaje mi się, że ta końcówka takim jest kluczem. Wiecie, na tej konferencji w Filadelfii, co była, chyba pastor Cymbala powiedział, największym grzechem, najczęstszym grzechem chrześcijan jest zamartwianie się. Najczęstszy grzech chrześcijan. No bo jeżeli się zamartwiasz, to znaczy, że nie ufasz, że nie polegasz. Nie polegasz na Bogu. I Paweł, pisząc do nich, jeżeli chcecie mieć radość, jeżeli chcecie mieć Boży pokój, to pewne rzeczy powinniście przypilnować, aby troska, aby dobrze to, chyba dynamicznie tłumaczenie to słowo, nie troszcie się, oddał tym wyrażeniem, nie zamartwiajcie się, bo to tam o to chodzi, nie zamartwiajcie się. Nie zamartwiajcie się. Wiadomo, że my musimy przeciągnąć, jakby patrząc w przyszłość, pewne kroki i tak dalej, to jest normalne. Ale wiemy, czym jest zamartwianie się. Czym jest takie przeżywanie troski, która cię przygniata. Przestajesz widzieć Boga. Przestajesz widzieć to, że On czuwa nad tobą. Że On miłuje cię. Przestajesz to widzieć. A wiemy też, że diabeł wykorzystuje wtedy to, zresztą bardzo podobnie pisze apostoł Piotr w 5 rozdziale swojego pierwszego listu, prawda? Że tam mówi, nie troszcie się, bo diabeł chodzi jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Diabeł chce, żebyśmy się zamartwiali, bo on to wykorzysta, aby zniszczyć twoją i moją wiarę. Pierwsza rzecz, o której tutaj apostoł Paweł mówi tak bardzo jasno i wyraźnie, jeżeli chcę mieć radość, trwać w radości i w Bożym pokoju, pomimo doświadczeń, mówi, trwajcie w Panu. Trwajcie w Panu. On mówi, umiłowani, pożądani radości i korono moja, trwajcie w Panu. Drodzy, jeżeli znamy Boże Słowo, to wiesz, że trwać w Panu, to jest trwać w Jego świętym Bożym Słowie. Jezus mówi tak, jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Lecz kto zachowuje Słowo Jego, po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Czyli trwanie w Panu, to jest trwanie w
posłuszeństwie dla Jego słowa. Trwaj w nim. Trwaj w Bożym Słowie. Weź Bożą obietnicę. W 15 rozdziale Ewangelii Jana, wierszu 10. Jeśli będziemy zachowywać Jego przykazania, będziemy trwać w Jego Słowie, to znaczy, że trwamy w Nim. Wtedy możemy prosić i On nas wysłucha. Tak więc pierwsza rzecz, czy trwam w Nim, czy będąc tą latoroślą wszczepioną w krzew winny w Chrystusa, ja cały czas czerpię siłę, życie, błogosławieństwo z Jego obecności. Czyli czy ja jestem ciągle w bliskiej z Nim społeczności, dzielę z Nim dobre i złe chwile, dzielę z Nim moje kłopoty i moje radości, bo to jest społeczność, to jest relacja. Po drugie, on tutaj mówi jakby w takim, idę troszeczkę krok dalej, radujcie się w Panu. Tu jest to słowo radujcie się w Panu zawsze. Język grecki to oddaje słowem radujcie się w Panu w każdej chwili. W każdej chwili. Ja nie wyobrażam sobie, że Paweł był taki roześmiany cały czas. Ta radość bardziej dotyczy tam wnętrza, serc. Że żadne przeciwności, żadne ataki sił ciemności, żadni ludzie nie byli w stanie pozbawić go radości w Panu. I ta radość tam gdzieś odzywała się i tryskała w jego sercu. Wiecie, czasami jest tak, że coś przeżywasz, jesteś i wstajesz, idziesz i nagle jakaś pieśń. Dzisiaj rano jedziemy do zboru i taka stara pieśń mi się przypomniała. Czy twe serce jest szczęśliwe w Jezusie? Czy już wiesz, jakie w Nim są bogactwa? Wiecie, czasami tak jedziemy, czy tak idziesz i nagle wierzysz, że to też jest praca Ducha Świętego. Bóg ci coś przypomina, coś tam gdzieś w twoim sercu, w twoim duchu się odzywa. I zaczynasz śpiewać, i zaczynasz wielbić Boga. Pamiętacie Pawła i Sylasa w Filipii, właśnie w Filipii, wrzuconych, zakutych, wrzuconych do najgłębszego lochu w więzieniu, pobitych. A o północy, pamiętacie, Paweł i Sylas, co zaczęli robić? Zaczęli wielbić śpiewem Boga. Halleluja. Zaczęli wielbić Boga. Zaczęli Bogu oddawać chwałę. I Biblia mówi, kiedy śpiewem wielbili Boga, miejsce się zatrzęsło. Oto Boża obecność wstąpiła i rozwiązały się ich więzy i wszystkie więzienia, cele się pootwierały i kajdany wszystkich więźniów opadły. Radujcie się w Panu. Mogę narzekać. Mogę, wiecie, ja nie mam nic przeciwko temu. Przecież przeżywamy trudne chwile, trudne sytuacje i nie zawsze nasza twarz jaśnieje, jest uśmiechnięta, ale tam wewnątrz ty i ja możemy zachować radość Pańską. Radość Pańską. I nagle pośród całego tego zamętu, tego wszystkiego, masz wybór. I Duch Boży będzie cię pobudzał, abyś zaczął wielbić Boga i śpiewać. Zacznij wielbić Boga. Zacznij śpiewać, zacznij Bogu oddawać chwałę i wtedy zobaczysz, że Boża obecność przyjdzie do twojego serca. Już nie to gdzieś tam tryskające źródło zaczyna wybijać, zacznie wypełniać i pokój Boży zacznie pojawiać się. Świadomość, że nie jesteś sam, że Bóg jest z tobą. Halleluja! Radość. On wzywa do pewnej postawy i decyzji. Będę radował się w Bogu, Zbawicielu moim. Mogę narzekać, mogę różne rzeczy, to jest łatwe, ale pomimo tych wszystkich niesprzyjających okoliczności, będę radować się, bo tak jest napisane w każdej chwili, w dobrej i złej.
A więc trwajmy w Nim. Zacznij radować się Nim, bo ta radość to ma być wyrażenie takiej wdzięczności, radości, którą daje Bóg sam w Twoje i w moje serce. Psalm 16, wiersz 11 mówi: Twoja obecność napełnia mnie radością. Albo inne tłumaczenie: obfitość radości w obliczu Twoim. A więc kiedy trwam w Nim, kiedy jestem przed Jego obliczem i kiedy może jestem pobity i poraniony, ale będę radował się i chwalił imię Pana. I wtedy Bóg albo coś w nas przez Ducha Bożego się dokona. Z takiej rezygnacji, z takiego smutku, z takiego, że już nie chce mi się. Zaczyna się podnosić. Bo przecież Bóg jeszcze nie powiedział ci, to jest koniec. On ma zadanie, On ma plan, On ma cele, które powinny wykonać się w Twoim życiu i przez Twoje życie, przez nasze życie. Amen. On ma plan, aby rzeczy Boże wykonały się nie tylko we mnie, ale w nas jako Kościoła, dla tego miasta. On jeszcze nie skończył. Radość. Pomimo trudności. Ale to trwanie, czyli czerpanie z Chrystusa i to bycie w Jego obecności, zbliżania się do Niego, produkuje, sprawia we mnie radość Pańską. Ta radość czasami będzie przez łzy, ale będzie radość. A pamiętajmy, że to źródło radości, tym źródłem radości jest sam Pan. Jego oblicze, Jego obecność. I chcę Wam powiedzieć, to źródło nigdy, nigdy nie jest zakłócone. Amen. Ta radość, którą jest Pan, która jest w Nim, czyż nie jest napisane, że Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. To Duch Święty wlewa i napełnia nas radością. To przecież ty i ja pośród największych doświadczeń możesz radować się. Jak mówi Pan Jezus do uczniów, którzy wrócili z misji: Panie, demony są nam podległe. Nie z tego się radujcie. Z czego się masz radować? Pamiętacie, co tam jest napisane w Ewangelii Łukasza? 10:20. Radujcie się z tego, że imiona wasze zapisane są w Księdze Życia. Halleluja. A tu przecież on pisze o ludziach, których imiona są zapisane w Księdze Życia. Bóg ma taką księgę. Z Twoim i moim imieniem. Kiedy oddaliśmy Mu nasze serca, nasze życie. Jeśli tego nie zrobiłeś, nie ma tam Twojego imienia. Radość z tego, że moje imię, i chociaż jest mi trudno i będzie, jestem poraniony i wrzucony do lochu, jak apostoł Paweł, ale mogę mieć radość ze zbawienia. W psalmie 30, wierszu 12 i 13 psalmista mówi tak: Zmieniłeś skargę moją w taniec, rozwiązałeś mój wór pokutny, przepasałeś mnie radością, aby dusza moja śpiewała Ci i nie zamilkła. Panie Boże mój, będę Cię wiecznie wysławiał. Wiecznie wysławiał. Oto człowiek, który był utrapiony z powodu swojego grzechu, z poczuciem winy, ale przyszedł z kruszy do Boga i wyznał grzech i prosił o przebaczenie i odebrał od Boga to przebaczenie. Mówi: nareszcie! Zamieniłeś moją skargę w taniec. Rozwiązałeś mój pokutny wór. Oto mam radość z przebaczonych moich grzechów. Tak więc trwajmy w Nim. I wbrew wszystkiemu radujmy się w Nim. Psalm 100, wiersz 2 mówi: Służcie Panu z radością. Z radością. Nie z utęskiwaniem, z narzekaniem, z pretensjami. Służcie Panu z radością. Rzymian 15:13 mówi: A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem wierzy,
abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Powoli zbliżam się do końca. Chociaż w ustach kaznodziei to nic nie znaczy, ale zbliżam się do końca. Łagodność. Tu jest użyte słowo skromność, ale tam jest słowo łagodność, życzliwość. To słowo łagodność, jakie tam jest, to greckie słowo oznacza łagodnego, delikatnego, uprzejmego, łaskawego. I to nie jest skierowane słowo do sług Bożych, chociaż też w liście do Tymoteusza starsi tacy mają być pełni łagodności. To jest słowo skierowane do całego zboru, do każdego wierzącego. Niech wasza łagodność, delikatność, uprzejmość będzie znana wszystkim ludziom. A więc w zborze i poza zborem, gdziekolwiek jesteśmy, mamy być tego łagodnego, życzliwego nastawienia do ludzi. W liście do Tytusa 3:2 to brzmi tak. Chciałbym, żebyśmy to przeczytali. Wiersz, może pierwszy i drugi, trzeciego rozdziału listy do Tytusa. Przypominaj im, aby z wiersznością i władzą poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku, aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność. Czytacie ten tekst ze mną? Ktoś czyta? Niektórym ludziom? Jak tam jest napisane? Wszystkim ludziom, wszystkim, przyjemnym i nieprzyjemnym, życzliwym i nieżyli, wszystkim ludziom. A więc jeśli chcesz mieć radość, jeśli chcesz mieć Boży pokój, trwaj w nim. Zacznij się radować wbrew wszelkim różnym trudnym sytuacjom. Bądź człowiekiem łagodnego, delikatnego, uprzejmego, życzliwego ducha dla innych. Jednego z generałów Konfederacji, chyba generała Lee, który już pracował później w administracji czy w armii amerykańskiej, młody kadet przychodzi i pyta, jaki jest regulamin tutaj na naszej uczelni, bo on tam prowadził tą uczelnię. Mówimy, nie mamy regulaminu. Naszym regulaminem jest życzliwość. Naszym regulaminem jest życzliwość. Przeciwieństwo kłótni, krzyku, sporów, zaciętości. Życzliwość. I dlatego nie zamartwiaj się. To jest kolejna rzecz. Wezwanie. Nie zamartwiaj się. Kiedy już jesteś twarz w nim, zaczynasz ukazywać radość, łagodność. Paweł mówi do Filipian, nie zamartwiajcie się. Po prostu w każdej modlitwie. To nie musi być całonocna modlitwa, chociaż wiecie, są różne sytuacje, ale po prostu z taką ufnością, jak dziecko powiesz, Boże, nie daję rady, weź to, pomóż, rozwiąż i zostaw to w Bożym ręku. To jest napisane, na Niego mamy złożyć, zrzucić wszelką troskę, gdyż On ma o nas staranie. Psalm 55, wiersz 23 mówi, zrzuć na Pana brzemię swoje, a On cię podtrzyma, On nie dopuści, by na zawsze zachwiał się sprawiedliwy. Wszelką troskę. Dzisiaj rano tak sobie rozmyślałem o Marii i Marcie. Marto, troszczysz się o tak wiele, a tak niewiele trzeba. No bo przecież trzeba ugościć Pana Jezusa. Ale jestem ciekaw, jak Jezus się czuł, który miał tyle do powiedzenia, do przekazania Marcie, tak jak Marii. A ona poszła i załatwiała różne sprawy, zamiast usiąść obok Marii i słuchać słowa Jezusa. A później z Marią razem przygotować posiłek. Czy nie byłoby to lepsze? Ja uważam, że tak. Marto, troszczysz się i kłopoczysz o wiele rzeczy, a tak niewiele jest potrzebne. I ostatnia rzecz, kiedy Boży pokój będzie z Tobą i ze mną,
ta radość będzie potęgować się. Myślmy o tym, co czyste, prawdziwe, chwalebne, co godne pochwały. Pamiętajmy, drodzy, że nasz umysł to jest ogromne pole duchowej walki. I diabeł będzie chciał wrzucić do twojego i mojego umysłu różne śmieci, brudy. Dlatego musimy uważać, na co patrzymy, czego słuchamy, co oglądamy. Pismo wyraźnie o tym mówi. W jakim towarzystwie, jak przebywamy. Uciekać od wszelkich dwuznaczności. Tak, bądź, myśl o tym, co jest prawdziwe, co czyste, co chwalebne. Pilnuj swojego umysłu. Nie pozwól, żeby diabeł tam wrzucał śmieci, brudy, wątpliwości, niewiarę. Jeżeli tak będzie, jeżeli te troski złożymy i tak będziemy myśleć, pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, wszelkie zrozumienie. Dosłownie ten pokój Boży, tam jest napisane tak, i pokój Boga górujący nad każdą myślą będzie pilnował serc waszych i myśli waszych. Ten pokój Boga górujący nad wszystkim innym będzie pilnował naszych serc i naszych myśli, aby były pewne pokoju, niezamieszania, czyste, podobające się Bogu, aby Bóg mógł nas błogosławić. Jeżeli Paweł mógł zachować przez dziesiątki lat, przechodząc tak różne sytuacje, entuzjazm, radość i Boży pokój, to znaczy, że ty i ja możemy mieć ciągle radość, entuzjazm i Boży pokój. Niech Bóg nas błogosławi. Amen.